Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałem zaprezentować Wam nową gamę laserów od firmy Deco. Zapraszam do oglądania. Długo szukaliśmy do naszej oferty produktów, które będą laserami na tak zwaną każdą kieszeń, żeby każdy, kto potrzebuje urządzenia, czy to amatorsko, czy zawodowo, mógł sobie na nie pozwolić. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam rodzinę produktów Deco, najnowszą, i przetestujemy najbardziej wypasiony model z nich. Jako że jest to jedna rodzina produktów, przeprowadzimy dzisiaj szczegółowy test modelu czteropłaszczyznowego, ale chciałem, żebyście zobaczyli, że jest model trzypłaszczyznowy, czyli dwa piony i poziom na dole. Jest także w rodzinie tych produktów laser tak zwany klasyczny, to znaczy ja sobie to tak nazywam. Jest to produkt, który posiada kopułkę od poziomu na górze i dwa piony. Co do samej budowy, tak jak możecie zobaczyć, te wszystkie urządzenia są do siebie bardzo zbliżone. Czteropłaszczyznowy posiada zarówno górną kopułkę, taką jak tutaj, oraz dolną, taką jak w tym modelu, który jest modelem tylko z tą niską płaszczyzną. Więc tak naprawdę ten czteropłaszczyznowy jest połączeniem tych dwóch. I te chciałem, żebyście zobaczyli, żebyście wiedzieli, że one są, ale zajmiemy się testem tego, ponieważ diody montowane w tych urządzeniach są takie same, co do zasady budowa jest taka sama, więc zajmiemy się tym najbardziej wypasionym, jak to się mówi, modelem. Więc zobaczmy, jaki zestaw przychodzi do nas po odebraniu przesyłki. No i odpakowałem dla Was cały zestaw. Teraz pokrótce przejdziemy sobie po elementach. Pokrowiec, jest to taki materiałowy pokrowiec zapinany na zamek z pianką na poszczególne elementy zestawu. Wszystko ma tutaj swoje miejsce wycięte. Najważniejszy element zestawu, czyli samo urządzenie. Tutaj, tak jak mówiłem, wzięliśmy czteropłaszczyznowy. Do jego budowy przejdziemy za chwilę. Kolejnym elementem zestawu jest spodarka, za pomocą której możemy sobie ustawić i wyregulować laser. Spodarka posiada pokrętła do obrotu w prawo, w lewo oraz do przesuwania osi w prawo, w przód i w tył, tak można to nazwać, w trzech płaszczyznach. Dodatkowo spodarka posiada regulowane, wykręcane nogi, dzięki czemu możemy zwiększyć zakres pracy kompensatora. Wbudowana jest tutaj także libelka, która nam pokazuje, czy ona stoi prosto, czy nie stoi prosto. Kolejnym elementem montażowym jest uchwyt magnetyczny, z opcją też oczywiście powieszenia na ścianie, ale za pomocą tej oto takiej płytki metalowej, bo jest to taki zestaw, że płytkę przytwierdzamy sobie do ściany i uchwyt wieszamy w ten sposób. Jeśli mamy laser, który chcemy złapać oczywiście za górną kopułkę. Tutaj producent przygotował taki adapter. Mocujemy go sobie tutaj i wtedy za górę laser chwytamy. To w ten sposób się to odbywa. Ewentualnie można ten uchwyt obrócić i zamocować laser w takiej pozycji. Jeśli interesuje nas wiązka blisko sufitu, no to robimy to w takiej pozycji, więc mamy dowolność ustawienia tego elementu. Czyli tu mamy uchwyt, no i plus do tego uchwyt wyposażony jest w regulację przód-tył. Jest tu pokrętło do obrotu prawo-lewo do precyzyjnego wpasowania i pokrętło do regulacji kąta tutaj tego ramienia. Także mały, ale bardzo zmyślny uchwyt. Czyli mamy część montażową do naszego lasera omówioną. Kolejnym elementem jest zasilanie. Zasilaniem tego urządzenia jest akumulator litowo-jonowy 3000 mA, 3,7 V, który po prostu wkładamy sobie w urządzenie od spodu klapką i on sobie tam siedzi. Nie ma tu żadnego podłączenia tego akumulatora. On wkładany jest do urządzenia. A samo urządzenie ładowane jest ładowarką z USB, czyli wpinamy sobie kabelek, cyk, i mamy wtyczkę, którą wkładamy w obudowę laserka. Akumulator nam się wygibał. O, tutaj mamy złącze, wkładamy w ten sposób i ładujemy akumulator, bądź też jeśli nie włożymy akumulatora, co testowałem, podłączymy w ten sposób, to możemy pracować na zasilaniu z sieci, czyli mamy tak naprawdę opcję albo na akumulatorze, albo ładując i pracując, albo podłączając samą ładowarkę jesteśmy w stanie tym urządzeniem pracować.
Jest pilocik zdalnego sterowania służący do zmiany wiązek. To pokażę Wam, jak już uruchomimy urządzenie. No i okularki poprawiające widoczność, taki standardzik, który producenci dokładają. No i co najważniejsze dla całej rodziny produktów, instrukcja do produktu kupionego u nas w kraju jest w języku polskim. Budowa samego urządzenia. Laser jest w czarnym, że tak powiem, czarny kolor, jest to ogumowana część obudowy. Ona jest zawsze taka bardziej przyczepna. Mam wrażenie, producenci to ogumowania w różnych produktach wprowadzają po prostu po to, że jak przykręcamy urządzenie sobie, gdzie się przenosimy, żeby on był bardziej przyczepny, tak? Czyli tutaj akurat jest bardzo mało takiego gołego plastiku, są to te pomarańczowe elementy, które możecie zobaczyć na obudowie. No to jest taki śliski plastik, a to wszystko tutaj u góry, co powyżej tej stopy jest, to jest to po prostu ogumowany plastik. Budowa tego lasera to jest, tak jak już powiedziałem wcześniej, połączenie lasera trzypłaszczyznowego klasycznego, czyli górna linia pozioma, dwie linie pionowe i dodatkowo dołożona linia pozioma od dołu urządzenia. Tak? To jest taka innowacja i taki trend, który producenci laserów teraz coraz częściej stosują. Na lewej stronie urządzenia znajduje się suwak służący do odblokowywania systemu poziomowania. Tak, czyli odblokowujemy sobie, zarazem powodujemy włączenie zasilania w tym urządzeniu. Urządzenie włącza się domyślnie, tak jak możecie zobaczyć, w opcji pracy poziomej. No i jest wyposażone przez producenta w bardzo prosty panel sterujący, składający się z trzech przycisków. H, drugi oznaczony V. Jest to nic innego jak z angielskiego horizontal i vertical, czyli poziom i pion. Więc jednym przyciskiem przełączamy sobie pomiędzy poziomem górnym a dolnym. Jest także opcja włączenia dwóch jednocześnie, a opcja V przełącza nam piony. I podobnie, nie świeci żaden, jeden, drugi i jeden i drugi jednocześnie. I tak samo H dołączamy sobie górną, dolną lub włączamy dwie i teraz cztery płaszczyzny jednocześnie nam tutaj świecą. Bardzo prosta budowa. Dodatkowo po lewej stronie, jak już pokazywałem przy ładowarce, znajduje się gniazdo do ładowania naszego urządzenia. Pod spodem producent zainstalował gwint 1/4 cala oraz klapkę, pod którą kryje się omawiany już wcześniej akumulator. I to pokrótce jest cała budowa. Dodatkowo mówiłem także, że pokażę, jak działa ten pilot. Pilot działa tak, że przycisk A przełącza nam to samo co przycisk horizontal, czyli włączamy sobie poziomy, a przyciskiem B przełączamy sobie wiązki pionowe. I mamy po prostu opcję zdalnego sterowania naszym urządzeniem bez konieczności dotykania obudowy, co jest, uważam, bardzo spoko opcją. No i jeszcze trzeci przycisk, który teraz podczas omawiania pilota mi się przypomniał. Trzeci przycisk służy do tego, żeby po przytrzymaniu go włączyć urządzenie pomimo zablokowanego kompensatora, czyli to urządzenie uruchamia się po włączeniu tego przycisku. Płaszczyzna jest płaszczyzną zawsze, ale teraz nie jest wypoziomowana i to nam pozwala po prostu pracować takim urządzeniem w skosach, co jest przez wiele osób bardzo, bardzo pożądaną cechą. Kolejna istotna cecha całej rodziny laserów Deco to współpraca lasera z detektorem. Przycisk, który pokazywałem Wam wcześniej do włączania skosów, po uruchomieniu urządzenia i naciśnięciu szybkim włącza nam opcję pracy z detektorem, tak? Zobaczcie, wyłączę przycisk i detektor przestaje reagować. Czyli możemy sobie tą wiązkę wykrywać na dworze, co jest bardzo pożądaną cechą, jeśli szukacie sprzętu do robienia samemu jakiejś budowy, do ogarniania tematów na podwórku. Tutaj jest to w cenie. Nie jest to normalne, bo na przykład lasery z marketu często kupujecie, później dzwonicie do nas, do firmy, szukacie detektora. No okazuje się, że urządzenie nie potrafi współpracować z detektorem i zaczyna się kłopot. Tutaj jest ta praca z detektorem w cenie urządzenia. Zabierzmy naszego Deco na nasze stacje pomiarowe. Zobaczymy, jakie wyniki osiągnie. Sprawdzimy teraz zakres pracy systemu poziomowania w Deco. Przed
Postawieniem urządzenia oczywiście skalibrowaliśmy naszą głowicę na idealne zero za pomocą libeli. Mamy 0 stopni i jedziemy. 1, 2, 3, czyli doszliśmy do deklarowanej wartości przez producenta i pochylamy dalej. I zobaczcie, przy dojechaniu do 4, czyli mamy 3,8, i tu dopiero zaczyna przy 4 nam pokazywać, że nie jest w stanie się wypoziomować. Można zobaczyć te 4% nachylenie. Sprawdzamy grubość linii naszego lasera Deco. I tak, pozioma linia zapełnia 2,5 kratki i pionowa podobnie. Czyli grubość linii Deco, tak wizualnie oczywiście oceniając, bo to pewnie na kamerze może troszkę inaczej wyglądać, ale to jest według mnie 2,5 mm na 8 metrów. Sprawdźmy jasność naszego lasera Deco. I tak, linia pionowa 10 luksów. Resetujemy urządzenie. Linia pozioma 11 i przecięcie linii w trybie max 30 luksów. No i co? Podsumowanie. Laser Deco w teście wypadł moim zdaniem bardzo dobrze. Myślę, że rodzina tych urządzeń jest jak najbardziej do rozważenia przez każdego, kto potrzebuje we własnym zakresie wykonać jakieś obowiązki budowlane, czyli potrzebuje zrobić sobie coś wokół domu, czy to jakiś remont, czy rozbudowę, czy nawet pokusić się o budowę we własnym zakresie, niekoniecznie kupując urządzenie profesjonalne. To jest to kierunek, w którym warto spojrzeć. Tak samo instalatorzy, którzy sporadycznie korzystają z urządzeń laserowych, mogą spojrzeć tutaj w tą stronę. To, co jest jeszcze ważne w przypadku tych produktów, są to produkty, które mają taką opiekę serwisową, ponieważ Deco w Polsce posiada swój serwis, produkty posiadają 2-letnią rękojmię, więc jesteście w stanie sobie je wyserwisować, wykalibrować w firmie Deco. Myślę, że podsumowaniem tego testu będzie to, że technologia laserowa też wkracza właśnie w te niższe partie cenowe i można dostać bardzo przyzwoite produkty w bardzo przyzwoitej cenie. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego naszego testu. Mam nadzieję, że test się podobał. Sprawdziliśmy to, co zwykle wypadło, tak jak widzieliście na filmie. Zapraszam do oglądania kolejnych materiałów, do zadawania pytań, do subskrypcji kanału i polajkowania tego filmu. Do zobaczenia, cześć!